Nagranie prosto z Warszawy odbiera mowę. Ciężko uwierzyć, że tak teraz wyglądają ulice jednego z bardziej tętniących życiem miast w naszym kraju. To nagranie może przyprawiać o gęsią skórkę. W czasie kwarantanny mało komu udaje się zobaczyć, jak teraz wygląda okolica. Czegoś takiego jednak chyba nikt nie chciałby widzieć, bo widok jest naprawdę porażający. Mieszkańcy zaszli się w domach, nie ma spacerowiczów, kierowców, dzieci i osób starszych. Nieprawdopodobne. Nagranie opustoszałych ulic Warszawy poraża. Zastanawialiście się może, jak w okresie kwarantanny może wyglądać stolica naszego kraju? Warszawa, zamieszkała i odwiedzana przez miliony. Miasto, które nigdy nie śpi i jest prawdziwym centrum wszystkich rozrywek, odpowiedź może zaskoczyć niejednego. Damian Popławski to użytkownik Facebooka, który na swoim profilu postanowił opublikować nagranie z drona. Podpisał jedynie, że materiał pochodzi z niedzielnego poranka, dokładnie godziny 9, 15 marca tego roku. Uwiecznił moment już po kilkudniowej kwarantannie wywołanej pandemią koronawirusa. Choć ciężko na to patrzeć, w dużej mierze widok powinien wywołać radość i świadomość, że Polacy poważnie podchodzą do trudnej sytuacji na świecie. Co jednak widać na filmie? Puste drogi, chodniki, opustoszałe centrum miasta, zupełnie tak, jakby nikt tam nie mieszkał. Internauci nie kryli swojego poruszenia w licznych komentarzach. Dzisiaj grzeje, jeden. Z ostatniej chwili, niewyobrażalna tragedia, wnuk Daniela Olbrychskiego nie żyje. Był jeszcze taki młody 2. Gwiazdorem jak miłość trafił do szpitala z podejrzeniem koronawirusa. Puściły mu nerwy, dał im ostro popalić, poruszające, przejmujące. W południe było podobnie, przyznał jeden z użytkowników. Bardzo przykry widok, dodaje internautka. Brawo, Warszawa, komentuje internautka. Krajobraz jak z filmu katastroficznego po zagładzie, stwierdza kolejna. Dziwne i straszne, zwłaszcza, że tam jest zawsze ogromny ruch, zauważa jeszcze inna. Najlepsze newsy dnia, źródło, Facebook. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.